głos nadziei na każdy dzień. Niezasłużona przychylność. Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, nawiedź mnie zbawieniem swoim. Psalm 106, werset 4. Łaska jest niezasłużoną przychylnością, a wierzący jest usprawiedliwiony bez żadnych zasług z jego strony, bez czegokolwiek, co mógłby zaoferować Bogu. Jest usprawiedliwiony przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, który w niebiańskich przybytkach staje jako zastępca i poręczyciel grzesznika. Jednak choć grzesznik jest usprawiedliwiany przez zasługi Chrystusa, to jednak nie wolno mu czynić nieprawości. Wiara działa w miłości i oczyszcza duszę. Wiara wypuszcza pąki i kwitnie, a następnie przynosi cenny owoc. Gdzie jest wiara, tam pojawiają się uczynki. Odwiedzani są chorzy. Roztaczana jest opieka nad biednymi. Sieroty i wdowy nie są zaniedbywane. Nadzy są odziewani, a głodni karmieni. Chrystus chodził, czyniąc dobro. Kiedy ludzie są zjednoczeni z Nim, wówczas miłują dzieci Boże, a pokora i prawda kierują ich postępowaniem. Wyraz twarzy objawia ich doświadczenie, a ludzie rozpoznają, że byli oni z Jezusem i uczyli się od Niego. Chrystus i wierzący stają się jednością, a Jego piękno charakteru objawia się w tych, którzy są żywo związani ze źródłem mocy i miłości. Chrystus jest wielkim depozytariuszem usprawiedliwiającej sprawiedliwości i uświęcającej łaski. Wszyscy mogą przyjść do Niego i czerpać z Jego pełni. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 28. Czy patrzysz na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary? Czy patrzysz na Tego, który jest pełen prawdy i łaski? Czy przyjąłeś pokój, który tylko Chrystus może dać? Jeśli nie, to poddaj się Mu, a przez Jego łaskę dąż do rozwoju szlachetnego i wzniosłego charakteru. Dąż do duchowej stałości, stanowczości i pogody ducha. Karm się Chrystusem, chlebem żywota, a będziesz przejawiał piękno Jego charakteru i ducha. Najlepsze, czego możesz dokonać, nie jest wystarczającą zasługą, by otrzymać Bożą przychylność. Jedynie wartość Jezusa cię zbawia, a Jego krew cię oczyszcza. Ellen White.